Siema wszystkim, ja jestem Soła, to jest taki szybki vlog informacyjny. Kasia siedzi w pokoju obok, nie będziemy jej przeszkadzać, bo gra akurat sobie w LOLka jakieś rankiedziki. Jest piątek, godzina 17.10 dokładnie. Kręcę tego vloga, żeby wam powiedzieć, że jutro z Kasią jedziemy do Wrocławia na CD Action Expo 18 urodziny, 10 do 11 maja. Hala stulecia we Wrocławiu, czytam sobie na ich stronie tutaj internetowej. Będziemy tam dwa dni, będziemy w sobotę pewnie gdzieś wcześniej i w niedzielę też wcześniej, później pojedziemy sobie o taki plan mniej więcej, jakby ktoś się zastanawiał gdzie, kiedy i nas można spotkać. To chyba nie będzie duże, powiem wam z tego co tu wyczytałem, będzie jakiś turniej FIFA, Mario Kart, LOLa, World of Tanks, to takie wiecie mini turnieje pewnie, coś w tym rodzaju. Jakieś gry będą przedstawiać, trzy przedpremierowo, Hellwright, Dying Light. Lord of Fallen. Nie znam żadnej z tych gier, ani jakoś nie jestem za bardzo zainteresowany. Plus jeszcze jakieś, wiecie, cosplayerzy, stoiska, różnych firm, będziecie mogli pewnie sprzęt pooglądać. Jakieś serwisy tam będą miały swoje, tutaj wyczytałem na stronie Gamedot. Sklep Maginarium. Wiecie, tego typu rzeczy. Można się przejść. Powiem szczerze, że gdybyśmy nie mieli do Wrocławia półtorej godziny, pewnie byśmy się tam nie wybrali, ale że mamy niedaleko, że jakby cały serwis Jarok został zaproszony, więc my tam też się pojawimy, przy okazji się spotkamy ze znajomymi, no i z wami oczywiście. Wracając do takich spraw bardziej kanałowych, to dziś jeszcze postaram się coś nagrać na YouTube'a, może jakiegoś Battlefielda, jakąś nową grę, Turret Defense taki znalazłem, coś jak Kingdom Rush, tylko trochę inny, z kryształkami. Zobaczę co to jest. Grałem też wczoraj na live w tego Bound by Flame. Nie wiem jak to się na polski tłumaczy. Połączeni ogniem czy coś w tym rodzaju. Taki prosty RPG. RPG jak RPG. No coś jak Dragon Age czy Wiedźmin, tylko jakby w o wiele słabszym wykonaniu moim zdaniem. Idzie się do przodu i walczy. Walka jest dość, powiem wam, nieskomplikowana, a uciążliwa, że tak powiem. Wiecie, denerwujące są rzeczy. Najbardziej denerwujące to, że po wyjściu z walki życie się nie odnawia jakoś szybciej, tylko chyba twórcy chcieli, żebyśmy co 2 metry stali przez 5 minut i czekali, aż nam się życie odnowi. Bezsens kompletny. Ale pozostawiając tę grę, jak tylko wrócę z Wrocławia w poniedziałek, to zaczniemy ostre live'owanie. Kasia jedzie z powrotem do Suwałk, ma tam kilka spraw do załatwienia, no a ja jak tutaj sam zostanę, nie mam nic innego lepszego do roboty, jak tylko robić dla was live'y, oczywiście Arma, Papers, Please, zaczęliśmy grać ostatnio, całkiem niezłe było, godzinkę pograliśmy, myślę, że jeszcze pogram, no i zobaczymy co się tam jeszcze pojawi, może jakieś DayZ, coś tam w Infestation pozmieniali, Nethera próbowałem, ale mi wywaliło sterowniki od karty graficznej. Chociaż może jak drugi komputer tu postawię, bo teraz z powrotem na jednym jestem, mówię, Kasia gra na drugim w LOLa, może wtedy się coś poprawi. I tyle właściwie. Szybka informacja, krótki vlog, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia wkrótce, pa, pa.